Wakacje coraz bliżej, sprawdzamy, co na tegoroczne lato przygotowało Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Okazuje się, że podczas letniej kanikuły wracają imprezy organizowane w ramach muzycznej starówki. To w niedzielne popołudnie na placu Hallera. Z kolei w sobotnie letnie wieczory CKiS zaprosi na wydarzenia do tczewskiego amfiteatru. Tak jak widzimy, lato chyba już jest. Zaplanowało dużo imprez plenerowych. W plener wyruszamy już 8 czerwca. Chociaż właściwie nie, 27 maja mamy Dzień Komunalnika, także zapraszamy serdecznie na Bulwar Nadwiślański, a później 8 czerwca zapraszamy wszystkie jadwigi i nie tylko na ich święto. Planowana jest msza w Farze o godzinie 13, później barwny korowód przejdzie tutaj właśnie na plac Hallera, gdzie zostaną im przekazany klucz jadwidze do bram miasta. Będzie występ zespołu szkół katolickich i na koniec babski kabaret w wykonaniu Emilii Krakowskiej, Barbary Wrzesińskiej i Lidii Stanisławskiej. Gwarantujemy 2 godziny śmiechu, a śmiech, jak wiemy, to zdrowie, także serdecznie zapraszamy. Wróciło lato na starówce, czyli muzyczna starówka. Zaczynamy już od 2 lipca, wystąpi tczewska formacja szantowa i później co drugą niedzielę tutaj będziemy różne zespoły z różną muzyką gościć. Będzie folkowo, będą covery, m.in. Stinga, Leny Krawickiego, będzie jazz. W tym roku urozmaiciliśmy trochę tą muzyczną starówkę i oprócz samych koncertów będą również animacje dla dzieci. Także myślę, że będzie to doskonała okazja, żeby rodzinnie spędzić właśnie niedzielę, ale też ożywiamy amfiteatr. Amfiteatr będzie ożywiony co sobotę, także właściwie w lipcu i w sierpniu co sobotę będzie się coś działo. Pierwszą imprezą będzie festiwal muzyczny Undergramy, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Laocze. Będziemy mogli też zobaczyć Majkę Jeżowską i uwaga, wystąpi gościnnie nasz chór Pasjonatka, także bardzo się z tego cieszymy. Będzie hip-hopowo, bo będzie Kaliber 44, będzie gala operetkowa w wykonaniu orkiestry pana Tadeusza Żmijewskiego, La Quattro Stagioni, także serdecznie zapraszamy. Będzie kabaretowo, także będzie się działo naprawdę i muzycznie, i artystycznie. Powrócimy również do Biesiady Disco Polo, a wystąpi Szaza, Klasik, także myślę, że będzie dla każdego coś fajnego. Koncerty w amfiteatrze będą płatne, ceny biletów nie będą wysokie, za koncert zapłacimy około 10-15 zł. Za darmo do amfiteatru wejdą dzieci do 15 roku życia, muszą mieć jednak pełnoletniego opiekuna. Darmowe będą natomiast niedzielne koncerty na starówce.